Cześć kochani, dzisiaj jest niedziela. My z Kubą mieliśmy się relaksować, leżeć w łóżku, nic nie robić, ale zadzwoniła Kuby mama i powiedziała, że przyjechała do niej fryzjerka ją obciąć i żebym przywiózł Kubę na parę minut, to go też podetnie z przodu, z tyłu, z boku i będzie już miała spokój, nie będzie musiała latać po pracy z nim po fryzjerach. Więc ja mówię ok. Przywiozłem go, siedzę w samochodzie i do was teraz mówię, kochani. Wiecie o tym, że mój Filip Chrześniak, który już jest w Polsce, poleciał wczoraj, miał urodziny, 28, w piątek obchodził, więc pojechaliśmy na kręgle do American Bowl. Kochani, było fajnie, byłem ja, Kuba, Filip i moja ex, mama Kuby. Kochani, było bardzo fajnie, naprawdę, super, fajny klimat, najpierw poszliśmy na automaty, później graliśmy w te kręgle, a później się włączył alarm przeciwpożarowy, kochani, i nas wygonili. Wygonili nas przed budynek na taki punkt zbiorczy, gdzie to się czeka. I po jakichś 15 minutach wróciliśmy już, kochani. To się nic nie stało. Podejrzewam, że ktoś zapalił fajkę w kiblu i się włączył alarm, nie? Na tej zasadzie. Kochani, co dzisiaj? Aha, ale słuchajcie, materiał z tej kręgielni zaraz będzie po tym moim mówieniu. Kochani, co dzisiaj? No jak mówiłem, czekam na Kubę, on zaraz zejdzie. Kuba stwierdził, że ten kontroler, który miał stary do tego nowego Xboxa, ma kolor czerwony i Kuba stwierdził, że czerwony mu w ogóle nie pasuje do białego i stwierdził, że on chce nowy. Więc kochani, ja stary głupi ojciec, zamówiłem mu ten kontroler już w Argosie oczywiście i zaraz pojedziemy po ten kontroler odebrać go. A że jest niedziela, jak wam mówiłem, mieliśmy leżeć w łóżku. Nic dzisiaj nie gotuję, kochani, Kuba stwierdził, że może być McDonald's, no to jak już jesteśmy na mieście, to już podjedziemy do tego McDonalda i on sobie zje McDonalda, a ja coś tam w domu sobie zjem, bo coś tam mam. Więc kochani, zapraszam na ten materiał piątkowy z kręgielni i widzimy się po tym filmie, pogadamy jeszcze sobie. Kochani, zapraszam. Cześć kochani, więc zaczynamy dzisiaj świętowanie Filipa, kończy 28 lat, tak? Świecimy się tu? Tak, ma więcej. We are self ready. Kończy dzisiaj 28 lat, przyjechaliśmy na kręgle kochani i zaczynamy walkę. Dawaj, dawaj! Brawo! Sorry. Jeszcze raz. Teraz ja. To jest jakie? Tak się gra! No! Aj! Za dużo prosecco, Mike! Gotowy? Kochani, impreza trwa. Kuba chyba prowadzi, ja chyba drugi jestem. Tak mi się wydaje, nie wiem.
Kochani, tak mi dobrze szło, a jak Kuba mi zaczął dmuchać na moją kulę, to mi już nie idzie. O, strike! Yes, to było ja, kochani, wyszedłem się przeleczyć trochę, bo tam jest tak gorąco i zapalę sobie mojego elektryka przy okazji. Jesteśmy w trakcie drugiej gry. Jakoś mi nie idzie. Jakoś mi nie idzie, kochani. No ale to nie chodzi o to, jest fajna zabawa. I mówię, dzieciaki się bawią. I to jest najważniejsze. Dobra zabawa, kochani, pamiętajcie o tym. A druga kwestia jest taka, że Filip leci jutro, w sobotę, o 6 rano już do Polski. Mówi, że przyleci dopiero na urodziny we wrześniu Kuby. Więc, kochani, trzeba korzystać z chwili, bo wszystko jest możliwe w życiu, kochani. Wszystko. Kochani, impreza się skończyła, włączył się alarm przeciwpożarowy i każą nam wychodzić. Więc Lipton, nie wiem, czy tu wrócimy, ale chyba wrócimy. Ale wiesz, że pewnie będzie musiała straż przyjechać teraz. Ona tam kazała i stanąć, tam jest point. Czyli tak. No, mówiłem? Chodźcie, musimy, kochani. Wszyscy jadą i się dziwią, czemu ten ludzi tu idzie. Kochani, my już kończymy. Kończymy kręgle, kończymy zabawę, kończymy urodziny. I kochani, jeżeli już nic się nie będzie. Pokaż się, dać jak jesteś obcięty. Ma z boku. I super, nie? No. Czyli co, jedziemy do M? Yes. Ok, co będzie siadł? A jeszcze nie wiem. Double cheeseburger? Nie wiem. Czy triple cheeseburger? Nie. To co byś zjadł? Nie wiem, pomyślę. Pomyślisz? No to dobra, a później gdzie jedziemy? Po kontroler. Do Argosu, tak? Dobra, to jedziemy, tak? Mhm. Kochani, zapomniałem wam powiedzieć, jakby Filip jakby u mnie, to podjechaliśmy na CPN zatankować auto. I on mówi, ale tanie paliwo macie w Anglii. Kochani, w Anglii paliwo jest bardzo tanie i zaraz wam, znowu muszę jechać zatankować i zaraz wam pokażę, jakie są ceny. Te ceny to chyba były, jakie są teraz, to były chyba rok temu. A przed wakacjami dochodziło do 2 funtów za litr, a teraz jest 1,40 coś. Zaraz zobaczycie na przybitce, kochani. A my jedziemy do Argos. Insurance against accidental damage, so you'll be emailed the receipt. Thank you. Bye. Masz? No? Next customer. Pokaż to, jak to wygląda. Tak musiałeś? Tak. Zadowolony? No. To idziemy. Kubuś, to co będzie siadł? 9 nuggetsów i duże fryty. 9 nuggetsów i frytki? Tak. A ten? A do picia co? Kole. Z cukrem czy diet? Diet. Diet, nie? To ja też się napiję. Kochani, zakupy zrobione. Jedziemy do domu.
kończymy ten vlog na dzisiaj. Dziękuję za oglądanie, dziękuję, że byliście, dziękuję za komentarze i łapki. I kochani, widzimy się w kolejnym. Boom!